Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Chory Kacperek. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zwiedzanie Mobdo Farminga 22. No, jesteśmy po live. Jesteśmy po live czwartkowym, gdzie testowaliśmy sobie na live dwie mapy. Poszedłem tak naprawdę z dupy, no ale z portala. A moim oczom ujrzały się dwie właśnie polskie nowe mapki. Także mówię fajnie, bo akurat dwie ostatnie soboty w tym roku beznadziejnym 2023 możemy soboty dwie zakończyć właśnie odcinkami z mapy. Także elegancko, bo teraz codziennie odcineczki były i są i będą. Przynajmniej zobaczymy do kiedy, może do końca roku się uda. Boczkowo, były dwie mapki, Boczkowo oraz w jednym dniu chyba wydane, Boczkowo oraz Polska Wieś. Natomiast wybraliśmy, testowaliśmy dwie mapki, wybraliśmy, że Boczkowo będzie, że tak powiem, na już. Także co mamy na Boczkowie? Jeżeli chodzi o opis, wydaje wam mapę Boczkowo około 120 pól, 112. Dokładnie 3 skupy, fajny klimacik, pozdrawiam. Także też również pozdrawiamy, nie jest to Boczkowo, do którego się przyzwyczailiśmy, chociaż myślałem, że właśnie tak ono będzie wyglądało, a tutaj nie, jest więcej pól, jest rozbudowane, 112 pól mamy. Mamy skupy działające, testowaliśmy sobie, czego właśnie na polskiej wsi nie ma, tam nie ma skupów, a naprawdę również fajna mapka. Oprócz tego, jestem chory. Chory, także mogę kasłać. Oprócz tego mamy sobie kontrakty. Jeżeli chodzi o cenę landów, jest ona dosyć malutka, naprawdę niczym jak na mapie zielonka z DLC. Ale dobra, mamy sobie skup. Mamy sobie tutaj pierwszy skup. Jesteśmy na skupie Bell. Mamy sobie jakiś tam Belles, jak sami widzicie. Niestety tutaj ma przejazdówki, możemy to otworzyć. A szkoda, także troszkę męczarni niestety. No, 3 dni mają te dwie mapki, ja po około 3000 pobrań na tą chwilę tutaj na czwartek wieczór. Także no wszyscy tutaj chcieli się rzucić na te mapki i zobaczyć, bo brakuje czegoś nowego. Tu mamy sobie kolejny skup, skup mleka. Chociaż no tutaj, a właśnie, poczekajcie, to sobie przetestuję. Główny skup zboża Boczkowe, nie, tu mamy faktycznie sobie mleczko, jakieś mauzery. Ale również naprawdę mało miejsca, tylko ino jakoś sobie wycofać. Mamy sobie dalej skup kolejny, trzeci, ostatni. Oraz mamy sobie tutaj handlarza zwierzętami, mamy sklep i mamy tutaj właśnie skup. To już trochę lepsza sytuacja, jakoś podjedziemy sobie na prawo wysyp, albo z tej strony na lewo wysyp i możemy jakoś to sypać. Fajne, bo ale takie gospodarki są zrobione, gdzie są te skupy. Tutaj sklep mamy też zrobiony naprawdę fajnie, ciekawie, jako ale taki sklep jakiś budowlany w Polsce. Można by powiedzieć, choć tutaj pani Wienerburger, nie, już mi to niemiecko, ale mamy sobie handlarza zwierzętami, wiadomo, najpierw musimy mieć coś już postawione i sklep. Testowaliśmy, czy działa sklep, kupiliśmy sobie ciągniczek i on się tutaj właśnie w tym miejscu respi, więc sklep tutaj działa, proszę bardzo. Respiliśmy się tutaj przy bocianie, tutaj z tyłu mamy sobie miejsce na gospodarkę. Coś już generalnie mamy zaczęte, brakuje tu praktycznie jakichś budynków, więc można sobie pobrać i można sobie serdecznie postawić. Wydaje mi się, że jakby to była mapa na ModHubie, już byłyby jakieś budynki, po prostu byśmy musieli pobrać. Niestety, no tutaj jest ale z portale, no to nie dowiemy się. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi dalej o mapkę, tu jak widzicie mamy drogę asfaltową, trochę brakuje ruchu samochodowego, ale trudno. Mamy ruch, no w postaci opadach śniegu, deszczu, no tej wody naprawdę jak widzicie jest dużo, tu mamy taką łączkę. Fajny klimacik jest, nie ukrywam, ta droga też polna jest fajna, taka inna, ona nie jest chyba malowana, tylko zrobiona specjalnie, bo tam więcej edytorzy, tak mi się daje, choć nie jestem pewny, bo się nie znam. Mamy jakieś zagajniki, mamy łąki, mamy fajne krzaczki, mamy takie jakby małe stawiki, gdzie są łąki, więc fajny klimacik, kiedyś stare farmingi, pola z błotem, no coś pięknego to było, szczerze mówiąc. Także zobaczcie sami, że ta mapa naprawdę jest kurczę tutaj rozbudowana i mamy tutaj sporo tych pól. No niestety nie ma polskich imion i nazwisk. No był trudny wybór tak naprawdę, którą mapę wybrać, czy Polska Wieś teraz, czy nie. No ją sobie nagramy na kolejną sobotę przed Sylwestrem za chwilę, zaraz. Ale no kurde, co wam mogę powiedzieć, tak czy siak jest fajna mapka, tu skupy działają, tam niestety nie, choć tam naprawdę też mi się bardzo ta mapka podoba, ale no cóż, tak to sobie wygląda to Boczkowo. Także myślę, że generalnie spoko,
troszkę tutaj dopracować, gospodarkę sobie zrobić i możecie sobie grać nawet ten taki mościk, kurde, ma fajny klimacik, tak mi się przynajmniej wydaje, więc no tyle, krótkie odcinki to będą, bo tamta mapka też jest malutka, więc dzięki wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli byśmy się nie słyszeli, bo w sumie ludziska sobota, no to jutro już święta, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, teraz trzy odcinki, ale takie świąteczne, jak co roku, te same Rocket, Eurotrack i Farming, także serdecznie zapraszam również na poprzednie i na razie trzymajcie się, cześć.